A teraz pokażemy Wam miejsce, które chyba w ogóle pozwoliło nam przetrwać ten lockdown, czyli to zamknięcie w Indiach. To jest nasz taras. Jedyna wolna przestrzeń, z której mogliśmy korzystać. Więc wygląda to tak. Chodziliśmy tutaj każdego dnia, trochę jak w więzieniu, ale naprawdę robiliśmy sobie takie półgodzinne spacery. I nie byliśmy jedyni tutaj, dzisiaj jesteśmy sami, ale faktycznie po tych dachach tutaj, które widzicie, też spacerowali nasi sąsiedzi. No chociażby po to, żeby w ogóle się poruszać, żeby się rozejrzeć wokoło. No a tym, co najpiękniejsze na naszym tarasie, i to nas mocno podtrzymywało na duchu. Słuchajcie, Himalaje. Co prawda to są te najniższe partie i tak naprawdę to jeszcze dopiero przedsmak Himalajów, ale już mogliśmy je czuć, mogliśmy sobie na nie patrzeć, no i marzyć o tym, że w końcu w nie ruszymy.